Chciałem serdecznie podziękować panu posłowi Jerzemu Maternie tutaj za pomoc organizacyjną i pozyskanie sponsorów od kluczowych polskich firm, tutaj KGHM, ARP, PKO i PZU. No tutaj wkład PGE też, PGE, ale, no i jeszcze innych różnych, miasto też, bo też miasto też pomogło. Chciałem serdecznie jeszcze raz właśnie podziękować, bo to jest tutaj akurat mamy festiwal o szachowy o wymiarze historycznym. Jest to, jak sami zawodnicy, tutaj rozmawialiśmy z arcymistrzynią, mistrzynią Polski, która bardzo chwaliła no, tutaj nasz festiwal, obiecując, że przyjedzie i w związku z tym, że po prostu jej się bardzo podobało i jak już mówiliśmy o zwiększonej puli nagród, to jeszcze przyciągnie większe kolejne sławy i więcej arcymistrzów i mistrzów międzynarodowych. Chciałem tutaj powiedzieć, że wymiar historyczny tego naszego turnieju, festiwalu ogólnie rzecz biorąc, bo tu jest i dla Open był, turniej mistrzowski, gdzie zgromadził naprawdę utytułowanych zawodników, jak i no, szereg no, dzieci, młodzieży, która tutaj też rywalizowała w poprzednim dniu. Wszyscy chwalili, wszyscy mówili o tym, że zamierzają tutaj właśnie uczestniczyć, jeżeli będzie zorganizowany po raz kolejny, tutaj pan poseł mówił właśnie, że spróbujemy, jak to będzie, zdrowie, i, ale generalnie bardzo fajnie udany trzydniowy turniej i to trzeba przede wszystkim też przyjechało dużo z zewnątrz, tak? Tak, i to też przy okazji zobaczymy Zieloną Górę, tak. Bardzo Zieloną Górę, tutaj piękny ośrodek, piękne miejsce i zobaczymy do przyszłego roku, tak? Także jeszcze raz serdecznie dziękuję, bo tu przedstawiciele z czterech krajów uczestniczyli w różnych przedziale wiekowym. Naprawdę nie było nikogo, kto by nie chwalił tutaj tego turnieju i obiecywał, że po prostu jeszcze chce następnym razem, jeżeli będzie zorganizowany, uczestniczyć. Także szczerze panu tutaj też podziękowania składam panu posłowi. Dziękuję. Dziękuję bardzo.